Witam Państwa bardzo serdecznie na posiedzeniu dzisiejszej Komisji Gospodarki Komunalnej. Witam Pana Wiceprezydenta Piotra Dyśkiewicza, Pana Skarbnika Wojciecha Ostrowskiego, jak również tutaj Panią Dyrektor Maję Syską-Żelechowską. Zanim przejdziemy do porządku posiedzenia, bardzo proszę o wciśnięcie za, żeby potwierdzić swoją obecność. Siedem osób, czy jesteśmy wszyscy, dziękuję bardzo. Zanim przyjmiemy porządek posiedzenia, proszę o zdjęcie z porządku obrad w punkcie dotyczącym omówienia projektów uchwał podpunktu 3, czyli projektu uchwały pomieszczonego na druku numer 473. Wszyscy Państwo radni otrzymaliście w tej sprawie informację od Pana Prezydenta. I kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad? Pięć osób za, dwie się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Teraz przejdźmy do przyjęcia zmienionego porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem zmienionego porządku obrad? Siedem osób za, dziękuję bardzo. Kolejny punkt dotyczy przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej z dnia 25 stycznia bieżącego roku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Siedem osób za, dziękuję bardzo. Kolejny punkt naszego posiedzenia dotyczy raportu końcowego podsumowującego badania jakości powietrza ze stacji pomiarowej udostępnionej przez konsorcjum DAC System i Fundację Armac z Gdańska oraz zainstalowanych 7 mierników niskokosztowych do pomiaru pyłu PM2,5, PM10 oraz raport z pomiarów zanieczyszczeń powietrza metodą pasywną z wykorzystaniem analizatora BTEX i testowych, niskokosztowych mierników do pomiarów ciągłych mierzących SO2, NO2 i VOC, lotne związki organiczne oraz czujników pasywnych. Tutaj oczywiście Państwo radni otrzymaliście materiały. I czy tutaj są jakieś pytania? Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Pytanie natury formalno-prawnej bardziej. Mamy dwa opracowania obszerne. Jedno jest firmy konsorcjum Armac DAC. I tu mam pewność, że to konsorcjum pracowało na zlecenie Urzędu Miasta. Natomiast drugie sprawozdanie Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiskowej Polskiej Akademii Nauk. I interesuje mnie, czy tu również było na zlecenie Urzędu Miasta to opracowanie, czy też może ono było na zlecenie Armagu. Dwa niezależnie od siebie na Urzędu Miasta. Tak, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, też nikt z Państwa radnych nie dzwoni, którzy zdalnie dzisiaj pracują. Proponuję, przejdźmy do kolejnego. Głosujemy rzeczywiście. Przepraszam bardzo. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią tego materiału? Sześć osób za, jedna wstrzymała się. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dotyczy omówienia projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w następujących sprawach. I jak zwykle będziemy omawiać tutaj łącznie projekty uchwał pomieszczone na drukach numer 489 oraz 490. I czy tutaj jakieś pytania są ze strony Państwa radnych? Nie ma, więc proponuję, abyśmy przeszli do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku numer 489?
4 osoby za, 3 się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 490? Dziękuję. 4 osoby za, 3 się wstrzymały. Kolejny punkt, trzeci, w sprawie nadania medalu zasłużony dla Płocka panu Zenonowi Dylewskiemu został zdjęty, ale został zdjęty z porządku obrad. Kolejny punkt, czwarty, dotyczy nadania medalu zasłużony dla Płocka panu Pawłowi Mieszkowiczowi, pomieszczony na druku nr 474. Czy tutaj Państwo macie jakieś pytania? Nie widzę, więc proponuję przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 474? Proszę o podsumowanie. 6 osób za, 1 brak głosu. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, piąty. Od 5 właściwie do 9 to są punkty dotyczące nadania nazwy ulicom w Płocku, pomieszczone na drukach 478, 479, 480, 481 oraz 482. Czy tutaj do tych punktów macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę, więc przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 478? Siedem osób za, dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 479? Proszę o wynik. 6 osób za, 1 brak głosu. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 480? Proszę o wynik. 3 osoby na tak, 3 brak głosu, 1 przeciw. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 481? Siedem osób za. Dziękuję bardzo. I kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 482? Poproszę o wynik. 6 osób za, 1 brak głosu. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt dotyczy zwolnienia z części opłaty za korzystanie w 2021 roku z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Płocka, pomieszczone na druku nr 483. Czy tutaj Państwo macie jakieś pytania do tego punktu? Nie ma pytań, proponuję przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 483? Siedem osób za, dziękuję bardzo.
Kolejny punkt dzisiejszego posiedzenia dotyczy skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie nr 32.393.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr 137/7/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami miasta Płocka pomieszczonego na druku nr 484. Czy tutaj Państwo macie jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, proponuję przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią projektu uchwały pomieszczoną na druku nr 484? Pięć osób za, dwie się wstrzymały. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, są to sprawy różne. Mamy tutaj do zaopiniowania dwa wnioski od zastępcy prezydenta pana Piotra Dyśkiewicza o przyznanie mieszkania. Mieliście Państwo możliwość zapoznania się z materiałem i zadawania pytań, więc proponuję przejdźmy tylko do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią wniosku o przyznanie mieszkania numer 1? Proszę o wynik. 6 osób za, 1 brak głosu. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią wniosku o przyznanie mieszkania numer 2? Poproszę o wynik. 6 osób za, 1 brak głosu. I na tym kończę dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję bardzo za przybycie i za obecność.